Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, witam w podcaście moim. Nazywam się Anna Antoniak, jesteś na moim kanale Ludzie Sukcesu albo Inny Wymiar Sukcesu, w zależności gdzie tego słuchasz. Nie mówię już, że to jest Słowo Miłości na Dziś, ponieważ podcast Słowo Miłości na Dziś był nagrywany codziennie w tamtym roku. Możesz sobie go posłuchać i serdecznie Ci polecam. A żeby sobie go przesłuchać, myślę, że takie podcasty 10-15 minutowe, jak sobie rano włączysz, które dają dużo do myślenia i napełniają Cię dobrą energią, będą niesamowite. Natomiast to jest mój drugi podcast dopiero w tym roku, słuchajcie. Drugi podcast dopiero w tym roku, to jest niesamowite. Aczkolwiek myślę, że zacznę już coraz więcej jakby nagrywać, bo tęsknię za Wami. Wiem, że Wy też tęsknicie również za mną, więc bardzo, bardzo się cieszę. Chciałam dzisiaj powiedzieć na temat motywacji, dlatego że mamy marzec, zobaczcie, mamy marzec, jak to bardzo szybko czas leci, co? Jeszcze niedawno nagrywałam dla Was ostatnie 3 podcasty w gorączce, 39 stopni, i potem jak przyszedł pierwszy, już ta gorączka mi zeszła, i mówię, ja dzisiaj nie muszę nagrywać, jaka ulga. To była dla mnie ulga, słuchajcie, bo to było dla mnie mega wyzwanie, żeby nagrać codziennie podcast dla Was w tamtym roku. Nauczyło mnie to wytrwałości, konsekwencji i dotrzymywania sobie słowa. To budzi i rośnie szacunek do samego siebie, więc ja bardzo często o tym rozmawiam z klientami moimi na sesjach indywidualnych, gdzie pracujemy. Trochę będę Wam opowiadała właśnie, w jaki sposób ja pracuję i jakie osiągnięcia mają moi klienci, kiedy ze mną pracują, ponieważ widzę, jak dobrą robotę robię ja, jak dobrą robotę robi Bóg w ich życiu i jak dobrą robotę robią oni, kiedy działają. I dzisiaj właśnie będzie właśnie na temat, skąd brać motywację do działania. I jakbym miała powiedzieć to jednym zdaniem, to powiem tak, rusz 4 litery. I ta motywacja po prostu będzie. Ale opowiem Wam to troszeczkę tak z innej trochę perspektywy, ponieważ ja x lat temu, to było kilkanaście lat temu, wydaje mi się, że może z 15, może więcej, kiedy zaczynałam się tak mocniej rozwijać i kiedy czytałam dużo książek i w ogóle ja też nie miałam motywacji. Zastanawiałam się, skąd mam wziąć tą motywację i myślałam, że te książki właśnie, wtedy jeszcze nie był tak YouTube rozwinięty, nie było podcastów, tak, w ogóle nawet nie wiedziałam, że co to są podcasty. Aczkolwiek to był czas, kiedy ja pamiętam najwięcej, gdzie znajdowałam jakieś inspiracje, były to książki. Ja potrafiłam ostatnie pieniądze wydać, a iść po prostu do księgarni i kupić sobie jakąś motywującą, inspirującą książkę rozwojową i po prostu czytać ją godzinami i wertowałam i zaznaczałam sobie. I tak motywowałam się do zmiany. Natomiast ta zmiana nie przychodziła jakby zewnętrznie, dlatego że ja nie działałam. Natomiast ona przychodziła do mnie wewnętrznie, czyli zmieniała mój sposób postrzegania świata, zmieniała mnie od środka. Dużo myślałam nad pewnymi rzeczami, zastanawiałam się, zgłębiałam tematy, próbowałam to jakoś wdrożyć, wykorzystać, ale nie szło mi to za bardzo. I potem, kiedy 7 lat temu to było, czy 8? 8 jakoś lat temu, około 7, 7,5 roku temu, kiedy przeżywam bardzo najcięższy okres w moim życiu, mocno się bardzo wtedy, 6, 7 lat, 8 lat temu, 7, tak, się bardzo mocno rozwijałam. Wtedy jeszcze kończyłam szkołę coachingu roczną w Warszawie. I potem w moim życiu wydarzyły się rzeczy, gdzie ja w życiu osobistym moje się zawaliło całkowicie, moja firma, straciłam pieniądze, wszystko straciłam tak naprawdę. Przeczytacie o tym w książce Jak uleczyć zranioną duszę, bo opisuję, co się ze mną wtedy działo i to wszystko. I jakby ja wtedy jakby doświadczyłam największej przemiany, ale też największej motywacji do zmiany. I powiem tak, motywację nie bierze się z tego, że Ty będziesz słuchać podcastów. Motywacja nie bierze się z tego, że Ty obejrzysz sobie film. Motywacja nie bierze się z tego, że Ty przeczytasz coś. Jak mam powiedzieć Ci szczerze i dosadnie,
to motywacja się bierze z tego, że ruszysz swoją łaskawą dupencję i po prostu zaczniesz coś robić. I to jest po prostu tyle. A żeby coś zrobić, trzeba jakby począć działanie, czyli postawić krok. I najgorsze jest to, że my wiemy, że jak postawimy krok, to zaczną się zmiany, ale my jesteśmy tak zahamowani, że nie potrafimy zrobić tego kroku. I tu głównie chodzi o to, bo kiedy ty jakby podejmujesz ten krok i działasz, jakby już jesteś w tym pędzie, wsiadłeś do tego pociągu i zaczynasz jechać, to zaczyna się to tobie podobać. I ty mówisz, wow, to jest to, wow, ja chcę więcej, wow, ale czad, wow, to mnie inspiruje, wow, to działa, wow, ja widzę efekty, wow, jakie wydarzenia się dzieją, wow, jacy ludzie tutaj są, wow, jakie pieniądze zarabiam, wow, jak się zmieniam, wow. I mówisz, wow, wow, ja chcę więcej. Ale tylko wtedy, kiedy wsiądziesz do pociągu. Nie kiedy czekasz cały czas na peronie i pociąg odjeżdża jeden za drugim, a ty się zastanawiasz, czy wsiąść. Dlatego, moi drodzy, ta motywacja przychodzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ty podejmujesz kroki, by działać. Czasami to jest coś, że musimy coś zakończyć, czyli rzucasz palenie, kończysz jakąś relację i to jest mocne tąpnięcie, ale tylko wtedy ty jak odejdziesz od czegoś, może przyjść do ciebie coś innego. Tylko ty musisz postawić krok, bo kończysz jedno i stawiasz krok w drugą stronę i mówisz, nie, tego nie chcę, dobra, teraz stawiam tu krok, idę dalej. Idę teraz w tą stronę, bo tamta strona mi się nie podobała. Tamta droga nie była dobra, tam się nic nie działo, tam się zagubiłem, tam po prostu nie zarabiam, tam jestem w czarnej D. I ja chcę iść gdzie indziej. I stawiasz krok w drugą stronę. I wtedy zaczyna się magia. Bo wtedy przychodzi do ciebie motywacja, dlatego że ty nie chcesz już tamtego, wiesz, że chcesz teraz to. Tylko najpierw pytanie jest też, czego ty chcesz? To jest bardzo ważne pytanie, które należy sobie zadać. Czego ja chcę w moim życiu? I uwaga, kolejne pytanie jest takie, co ja jestem w stanie poświęcić, żeby to mieć, żeby to osiągnąć? I teraz trzeba sobie ułożyć plan i zacząć działać. I uwaga, mi też się czasami nie chce. Uwierzcie mi, naprawdę mi się czasami nie chce. Przebimbałam całą sobotę, przyznaję się na przykład. Miałam zrobić różne rzeczy, nie zrobiłam, przebimbałam, nie chciało mi się jak nic. Natomiast niedzielę pracowałam. I powiem Wam, że ja znam sztuczki, w jaki sposób ja potrafię się jakby ruszyć do tej roboty. I każdy z nas jakby ma swoje takie sztuczki, ma swoje takie działania, które jakby go popędzają do tego, żeby on wstał i żeby coś zrobił. Czyli na przykład, żebyś wyszła ze sobą na spacer. I jak ja pracuję z moimi klientami, to ja zawsze mówię te małe, drobne kroki. Idź, weź Anię i idź na spacer. I Ania zabiera Anię i musi ubrać się, otworzyć drzwi i wyjść. I najgorzej jest wstać z fotela, z kanapy albo, nie wiem, z krzesła, wstać i ubrać się i wyjść za drzwi. To jest największy trud i największa motywacja, żeby to zrobić i największa siła, która Cię zatrzymuje, żebyś tego nie zrobił i żebyś tego nie zrobiła. Ale kiedy Ty to zrobisz i wyjdziesz za te drzwi i zejdziesz, pójdziesz na dwór, to wtedy jest motywacja i Ty wtedy idziesz i mówisz, wow, ja się cieszę, dziękuję za to, że ja jednak to zrobiłam, że jednak to zrobiłam. Ja często, kiedy na siłowni, to ja mam właśnie coś takiego i mi się nie chce. Naprawdę mi się nie chce czasami. Czasami chce mi się, bo muszę się władować, ale czasami mi się nie chce, a sobie obiecałam, że pójdę, bo zaplanowałam, że dobra, wtedy na przykład poniedziałek, wtorek i czwartek i piątek idę, w tamte dni idę i jakby zmuszam się do tego, słuchajcie, ja się zmuszam. Nie chce mi się, ale po prostu robię to, mimo tego, że mi się nie chce. I nie chciało mi się nagrywać przez jakiś czas podcasty i teraz mówię, jakby ja zatęskniłam już za tym, bo byłam przyzwyczajona, bo miałam nawyk. I jeżeli ty już masz nawyk, na przykład ćwiczenia jakieś, to będziesz za tym tęsknić. I to będziesz lubić, bo to wtedy wchodzi w twoje życie. To tak jak wstajesz rano i idziesz od razu do łazienki i robisz siusiu. To jest nawyk. Ty wstajesz, idziesz robić siusiu. Omywasz sobie twarz najpierw i potem robisz siusiu, albo najpierw robisz siusiu, omywasz sobie ręce i twarz. I płuczesz jamę ustną. Ja na przykład powiem Wam, co ja robię. Niektórzy, jak słyszą o tym, to się zastanawiają, a dlaczego, wytłumacz i tak dalej.
Rano, kiedy jestem w łazience, ja zawsze mam wodę utlenioną i jak gdzieś jadę, to też zabieram wodę utlenioną i ja płuczę jamę ustną, czyli buzię, wodą, zwykłą biorę sobie trochę wody i wlewam sobie po prostu trochę wody utlenionej do buzi i po prostu błukam sobie całą jamę ustną, zęby i to wszystko. Ktoś mówi, wow, dlaczego, Ania, tak? No właśnie, zastanawiające, dlaczego, nie? A moi drodzy, a właśnie dlatego, że podpowiem Ci teraz bardzo jedną ważną kwestię, że woda utleniona zabija wszystkie bakterie, które są. I jak masz ranę, no to musisz ją oczyścić. A po całej nocy w Twojej jamie ustnej masz nieprzyjemny zapach i zbiera się tam osad i bakterie, których my nie widzimy. No i po prostu płukasz sobie, wypłukujesz sobie to wszystko i oczyszczasz sobie całe uzębienie, jamę ustną, język i tak dalej. Dlatego. Jakby to jest szerszy, głębszy temat i na pewno będę o tym mówić wtedy, kiedy wydam książkę na ten temat, bo będę chciała, mam tyle pomysłów na ten rok, że zastanawiam się, czy mi to wszystko wyjdzie, ale na jesieni pragnę wydać książkę na temat zdrowego stylu życia i zdrowia dzieci przede wszystkim dla rodziców, żeby dało im to do myślenia i pokazało pewne aspekty. I pamiętajcie też, że ja mówię, jakby większość rzeczy ja mówię z doświadczenia. Ja się cieszę z tego, że ja nie mówię książkowo. Wcześniej kiedyś jakby jak pracowałam albo pisałam, to dużo rzeczy było na podstawie książek, ponieważ ja nie miałam jeszcze takiego doświadczenia. Dziś, jak ktoś przychodzi do mnie na konsultację i coś mi mówi, opowiada albo jakaś sytuacja, ja mogę się utożsamić prawie z każdą sytuacją, w której ktoś jest, albo w której się znalazł, albo w której był. I ja nie mówię tego z punktu psychologicznego, książkowego, tylko mówię to z punktu doświadczenia. A to jest różnica. I po drugie, wiem wtedy, co można zrobić, żeby to naprawić. Bo ja nie chcę z Tobą tylko rozmawiać o tym, tylko chcę, żebyś Ty wprowadził działanie i żebyś prowadziła działanie do tego, żebyś zmieniła swoje życie. Bo ludzie latami chodzą na terapię, naprawdę latami chodzą. Po 2 lata, jak słyszę, 3, 4, i jeszcze biorą tabletki i potem przychodzą do mnie i pracują ze mną pół roku i mówią, wow, mówi Ania, po miesiącu, po 2 już mówią, że po prostu całkiem inaczej się czują. Dlatego, że ze mną się działa. I to jest ta motywacja właśnie. Ty masz mnie do tego i czasami naprawdę potrzebujemy kogoś, kto stoi obok ciebie i mówi, rób. Zrób to. Zrób to, Małgosiu. Zrób to, Bartku. Ja wierzę w ciebie. Zobaczysz, jak to zrobisz, to zmieni się bieg twoich zdarzeń. Zobaczysz, jak to zrobisz, będziesz się lepiej czuć. Zobaczysz, że jak zaczniesz to robić, to twoje życie nabierze, twoje zdrowie nabierze innego sensu, twoje życie nabierze, twoje relacje nabierze inny obrót. Po prostu zacznij. I ludzie zaczynają, czasami sceptycznie podchodzą do tego, ale zaczynają, ponieważ ja ich popycham do tego i mówię, dobra, to do kiedy to zrobisz? Albo dobra, to czwartek czekam na informację od ciebie. Ponieważ jak ja pracuję z moimi klientami, to musisz wiedzieć, że moi klienci mają do mnie dostęp. I jak mają coś zrobić, to czasami muszą zrobić codziennie przez jakiś czas i ja mówię, czekam na informację, czekam na wiadomość, czekam na zdjęcie, że to zostało zrobione. I ta osoba wie, że musi to zrobić, ponieważ jakby obiecała, miałyśmy umowę i ona dotrzymuje sobie słowa, a wtedy buduje swoje poczucie własnej wartości, wiarę w siebie i buduje szacunek do siebie. I ją to motywuje, tą osobę. I ona mówi, wow, Ania, przez miesiąc czasu zrobiliśmy to, to i to i ja zrobiłam tyle i tyle. I mówię, wow, jestem z ciebie dumna. Co więcej, na przykład mam klientów, którzy naprawdę przeszli taką ogromną metamorfozę w ciągu kilku miesięcy, pół roku, że to jest wow. I tylko dlatego, że my działamy. Nie rozmawiam z Tobą tylko, ale jakby jest działanie. Robimy, działamy, robimy, działamy, robimy, działamy. Tak? I sprawdzamy efekty. Na następnym tygodniu, jak się spotykamy, bo ponieważ jakby ta praca ze mną jest systematyczna,
co wyszło, czego nie wyszło, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, dlaczego, co można poprawić, co można zmienić, jak można zrobić to inaczej. I to wtedy jest fajne. Czasami jest bardzo ciężko, naprawdę. Wiem, mi czasami też jest bardzo ciężko. W tamtym roku miałam trudny okres, ale jak piękny za to. I dzisiaj jakie efekty są tego i jaka ja jestem inna. Mega wdzięczna za to jestem. I w momentach, kiedy mi było bardzo trudno i w ogóle, słuchajcie, ja, kiedy ja płakałam, kiedy mi było źle, kiedy nie miałam już siły, mówię, Boże, daj mi siłę. Spałam po kilka godzin, mówię, Boże, daj mi siłę, bo ja nie mam już siły. I czasami robiłam sobie tak, że jeden dzień się wyłączałam, odłączałam się od wszystkiego i musiałam się wyciszyć, a potem wracałam na nowo. Bo obiecałam, bo wiedziałam, że mam terminy, bo wiedziałam i teraz powiem Ci też bardzo ważną rzecz. Chcę, żebyś to zapamiętał, żebyś to zapamiętała wtedy, kiedy najbardziej jest ciężko, a Ty wstajesz i działasz. Wstajesz i właśnie wtedy, kiedy płaczesz, jest Ci źle i siedzisz w dole, ubierzesz się i wyjdziesz na dwór, pokonujesz siebie. To wtedy, kiedy Ci się nie chce, robisz zeszyt. Wtedy, kiedy Ci się nie chce, wstajesz, włączysz sobie muzykę na całą parę i po prostu nogi, ty nie możesz leżeć na łóżku i płakać i włączyć sobie głośno, rytmiczną, fajną piosenkę. Nie, bo od razu twój stan emocjonalny się zmienia. Twój umysł nie może tego wytrzymać i musisz wstać. Twój tyłek nie może siedzieć bezczynnie i leżeć zatroskany razem z tobą, kiedy słyszysz latynoską muzykę albo jakieś fajne brzmienie, które lubisz. Nie ma takiej opcji. Ty wstajesz i po prostu działasz. I stąd się bierze motywacja właśnie wtedy, kiedy się nie chce zabodźcować czymś, co cię nakręca, co cię jara, tylko trzeba to znaleźć i po prostu robisz to. I wtedy, jak zaczynasz robić, jak stawiasz ten krok, to ty chcesz postawić drugi. Bo to cię napędza, ta motywacja, to działanie cię napędza i motywuje do tego, żeby zrobić więcej. Tylko najpierw musisz mieć cel, co ty chcesz zrobić. Uwaga, albo czego już więcej nie chcesz. Bo to jest też bardzo, bardzo istotne. Nie chcę więcej w moim życiu tego. I podejmuję działanie, że ja to odcinam i zaczynam zmieniać na nowo. Jeżeli jesteś taką osobą, która potrzebuje mieć takiego przyjaciela, bo jestem takim przyjacielem, można to nazwać, i zarazem jestem takim takim motywatorem twoim i takim jakby to nazwać jakby to nazwać takim palcem, który cię popycha do działania, to zapraszam cię na konsultację, tak, dlatego, że no ze mną nie będziemy tylko mówić, ale będziemy działać i to w każdym obszarze, w którym chcesz twojego życia, czy to emocjonalny, ponieważ jesteś w trudnym okresie i trzeba wyprostować pewne rzeczy, czy to w obszarze związkowym, czy to pracy, czy to finansów, czy rozwojowym, jakkolwiek, to ja Ciebie zapraszam, ponieważ opracujemy tak, żebyś Ty poszedł do przodu, żebyś Ty poszła do przodu, a ja się bardzo cieszę wtedy, kiedy Wy macie efekty, ponieważ ja widzę, że to, co robię i w jaki sposób działamy, zmienia Wasze życie i to jest chyba najlepsze. To naprawdę jest najlepsze, co mnie cieszy. I zastanawiam się jeszcze tylko nad jedną kwestią i jakby już raz miałam o tym ostatnio wspomnieć, ale zastanawiam się nad tym, być może jakby ta sytuacja do mnie dojrzewa i ta decyzja, żeby podnieść ceny konsultacji, dlatego że tych konsultacji mam coraz więcej. To po pierwsze, a po drugie jakby wiem, że moja praca przynosi niesamowite efekty i jeżeli ktoś podejmuje ze mną działanie, no to on wchodzi na wyższy level i to jest najlepsze, więc ten level jest wyższy w każdym obszarze życia, jeżeli tylko chcę po prostu to robić. Ja sama mam osoby, które mnie uczą i inspirują i wiem, ile to kosztuje. Wiem, że trzeba poświęcić na to czas i wiem, ile trzeba zapłacić za to, żeby móc się uczyć od lepszych od siebie. Ale to nawet nie chodzi, że jestem lepsza od ciebie jako
człowiek, bo uważam, że każdy z nas jest równy, tylko że ja wiem coś, czego ty nie wiesz i w czym mogę ci pomóc, natomiast ty wiesz coś, czego ja nie wiem i ty możesz mi pomóc. I ja uważam, że każdy z nas ma ogromny potencjał do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą albo swoim doświadczeniem i zarabiać na tym dobrze. Bo ja jestem dobra w tym, a ty jesteś dobry na przykład w tym. I ja ci zapłacę chętnie za to, a ty mi zapłacisz chętnie za to. Albo mam na przykład jedną też osobę, z którą pracuję w formie barterowej, czyli ta osoba robi dla mnie coś, a ja dla tej osoby robię coś. I też jest fajne, bo wtedy wymieniamy jakby swoje doświadczenie, pracę i działania i przekładamy to w naszych sferach, w których nam są akurat potrzebne. I to uważam, że też jest super. Więc pamiętaj, że działanie rodzi się, motywacja, przepraszam, rodzi się wtedy, kiedy działasz. Nie wtedy, kiedy czekasz, aż nabierzesz ochoty i chęci i siły do tego, żeby podnieść swoją łaskawą pupencję i ruszyć do przodu. Nie, 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 nie. Tylko wtedy, kiedy ruszysz, to wtedy ta motywacja przychodzi. I czasami to jest impuls i jak poczujesz ten impuls, że masz coś zrobić, teraz masz napisać do mnie, teraz masz coś przeczytać, teraz masz włączyć muzykę, po prostu to zrób. I działaj. Bo kiedy zrobisz jeden krok, to będziesz, druga noga będzie chciała postawić drugi krok. I tak się dochodzi dalej, i tak się dochodzi wyżej. I czasami patrzę na ludzi, słuchajcie, byłam ostatnio, pojeździłam trochę po, w lutym nie było mnie, połowę ponad, dłużej, więcej niż połowę lutego mnie nie było, ponieważ pojeździłam trochę po Europie. I widzę ludzi, widzę jaki potencjał jest w innych krajach, jakie są możliwości, jakie rzeczy można zrobić, a ludzie nie mają ambicji do tego, żeby w ogóle coś robić. I oni po prostu, nawet jak przyjeżdżają do innego kraju, gdzie te możliwości są o wiele większe niż w Polsce, to i tak nie mają chęci do działania. Oni nie mają życia nawet. I zawsze, jak ja mówię, słuchaj, ale zobacz, to, nie znajdą tysiące wymówek, żeby tylko tego nie zrobić. Czyli, żeby nie żyć, tylko wegetować. Pytanie jest, czy ty chcesz żyć, czy chcesz wegetować i przeżyć swoje życie, nie żyjąc tak naprawdę, tylko brnąć w tym życiu jakoś. Ja nie chcę brnąć jakoś. Ja chcę żyć, cieszyć się, radować się i żyć pełnią życia, inspirować innych. Kocham ludzi, kocham świat. Wiem, że nie wszyscy są dobrzy i nigdy tak nie będzie i świat idzie w złą stronę, ale taki jest sens tego i tak jest zapisane w Biblii i po prostu wiem, że no tak będzie, ale ja mam Boga, który jest ze mną i On mi daje tą siłę i daje mi tą radość i cieszę się, że mogę dzielić się z Wami tym wszystkim i że mogę być Jego narzędziem do tego, żeby Wam przekazywać te wszystkie dobre rzeczy i mogę być częścią tego Jego planu i światłem świata i solą ziemi. Jak jest pięknie napisane. Polecam Ci posłuchać moje podcasty z tamtego roku codziennie sobie, każdego dnia. Myślę, że to Cię wzniesie też na inny poziom rozwojowo-duchowy i tak. I postawić ten krok do tego, żeby zacząć działać. Ściskam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Jeżeli macie jakiś komentarz, coś było dla Was wartościowe, dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę i polećcie to komuś i zapraszam Was na konsultacje. Znajdziecie je na stronie mojej ludziesukcesu.com oraz książki, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to moje książki, które są dostępne również na tej stronie. Tam troszeczkę więcej poznacie mnie i mój sposób myślenia i na pewno obojętnie jaką książkę kupicie, to ona wniesie wartość do Waszego życia i nie pozostawi Was takimi samymi i taką samą osobą, jaką dzisiaj jesteś. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!